Moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Wideotesty i dzisiaj będzie kolejne rozpakowanie. Postaram się to zrobić w miarę szybko i żwawo. Natomiast produkt ciekawy, ponieważ mamy kolejny zasilacz od Fractal Design, natomiast to jest Integra R2652. Czyli model, który posiada certyfikat 80+, brązowy. I to jest zasilacz takie, powiedzmy, średniej półki. 3 lata gwarancji, jak widzicie, samo opakowanie też nie jest za duże, natomiast dosyć ciężkie. Z tyłu mamy informacje takie podstawowe, bardzo podobne jak te, które mieliśmy na Newtonie, czyli porównanie sprawności testowanego zasilacza do certyfikatów, jakie tutaj mamy. I tutaj producent pokazuje, że ten zasilacz bardzo mocno zbliża się do kolejnego, czyli do certyfikatu Silver. Poza tym, na samym opakowaniu kilka informacji, bardzo podobne zdjęcia do tych, które były na Newtonie, czyli mamy taki widok, zdjęcie zasilacza, które Magda potwierdza. Mamy informacje o wtyczkach, mamy również informację, taką tabliczkę znamieniową, która informuje nas m.in. o tym, że mam tutaj dwie linie plus 12V. Ja już zaglądam do samego środka i Wy też zaraz zajrzycie, zobaczymy sobie oczywiście akcesoria oraz sam zasilacz. Jak widzicie, jeżeli chodzi o opakowanie, no to już nie jest taki wypłacione jak w Newtonie, ale to i produkt w porównaniu do Newtona można by rzec, że budżetowy. Tutaj w woreczku mam oczywiście przewód zasilający. Ja tu widzę jeszcze jakieś akcesoria w osobnym woreczku. Tutaj zobaczcie instrukcja obsługi. Zaraz zobaczę, czy to jest wielojęzyczna, czy nie. Tylko wyjmę całość z tego woreczka. A gdzieś mi się tutaj klinuje. Tak wygląda sama instrukcja. Tak, instrukcja jest wielojęzyczna, natomiast również nie mamy języka polskiego, tak więc to na razie na bok. I tutaj mamy kolejne akcesoria w kolejnym woreczku. Tu jak widzicie są tylko trzy zwykłe opaski zaciskowe oraz śrubki do instalacji zasilacza. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, to jest wszystko. Teraz już sam zasilacz, możecie od razu zobaczyć, jak on był zapakowany. Przewody, wiązki do góry, sam zasilacz jeszcze dodatkowo zabezpieczony taką folią bąbelkową. To sobie możemy odłożyć na bok i akcesoria schować z powrotem do środka. To sobie gdzieś tutaj wrzucimy. I wyjmijmy zasilacz z tej folii. Moi drodzy, tak prezentuje się ją jednostka. Nigdy wcześniej nie dotykana przeze mnie. Konstrukcja jest dosyć krótka. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Zobaczcie chociażby moja dłoń, a do największych nie należy. Tradycyjnie już w nowych seriach wytłoczone logo Fractal Design, taka śnieżka. Również podobnie jak w Newtonie, bardzo oszczędny bok, informacje o tym, jakiej mocy jest to zasilacz. Po stronie przeciwnej mamy tabliczkę znamieniową i zobaczcie, linia plus 3,3, 20A, 15 na linii plus 5, w sumie 120W, dwie linie plus 12, jedna ma 30, druga 22A, w sumie to daje 576W dopuszczalnego obciążenia, natomiast na wszystkich liniach łącznie z minus 12 i drugą plus 5 VSB 652. Informacje o certyfikacie plus dodatkowe informacje bezpieczeństwa. Tak wygląda zasilacz do góry. Tutaj mamy takie, są kawałki chyba antywibracyjnej gumy. Jest to dosyć miękkie, a śrubki do odkręcenia zasilacza mamy w innych miejscach, więc prawdopodobnie one będą spełniały funkcję bezpieczeństwa. Wentylator, on tutaj jest stosunkowo nieduży. Ja nie wiem, czy to nawet nie będzie konstrukcja mniejsza jak 120 mm. No wiecie co, o tym będzie w recenzji, bo teraz nie widzę, ale wydaje mi się, że to jest tylko 120, a nie 135 mm. To jest zasilacz oczywiście, który nie jest modularny, więc wszystkie wiązki od razu są na stałe. Po przeciwnej stronie mamy włącznik, wyłącznik oraz podpięcie. Zobaczmy teraz same przewody, one tutaj są dosyć estetycznie spięte taką opaską na rzep, którą ja już tutaj Wam zdejmuję. I moi drodzy, oploty. Na początek przyjrzymy się oplotom. Powiem Wam, że same przewody są nawet takie dosyć giętkie. Nie ma to jakichś większych problemów. To jest dosyć charakterystyczna cecha zasilaczy, które nie są modularne. Zobaczcie, bardzo krótki kawałek przewodu pomiędzy wtykami PCI Express 6 plus 2 pin. Zaraz sobie zobaczymy od razu, ile takich przewodów mamy. Ja tutaj widzę na pewno jeden i chyba tylko jeden jest. To sobie go tutaj wyciągnę i odłożę na bok. To lecimy z kolejnymi, może po kolei od razu. Przewód oczywiście 24 pin, 20 plus 4 osobno podłączane. Tutaj te oploty są dobrze spasowane, one nie są jakieś super gęste, natomiast wygląda całość dosyć estetycznie. Lecimy teraz, szukamy 8-pinówki, moi drodzy. Mamy 8-pinówkę.
Tutaj też oplot się trzyma, o, żeby nie było, że coś przytrzymuje. Też jest dosyć giętki i myślę, że nawet całkiem przyzwoicie długi przewód. Zobaczymy, jak będzie sprawdzał się podczas testów. I tak jak mówiłem, to jest jedyne złącze do karty graficznej, które tam było, czyli 2x6 plus 2 pin, więc to jest za bardzo, w żadne Crossfire czy SLI nie poszalej, ma szkoda, bo zasilacz o wysokiej sprawności 650 W nadałby się do jakiejś podstawowej konfiguracji. Tutaj mamy teraz przewody ze złączami SATA, 3 na jednym, odległości tutaj nie są jakieś duże, to pewnie będzie 10 chyba albo 15 cm. Powiem Wam, że z ciekawości od razu sobie zmierzę, bo wydaje mi się, że tu jest krócej niż w Integrze. No dokładnie, to jest niecałe, na prawie że idealnie trafiłem, pomiędzy 10 a 15, jakieś 12 cm. I to mamy tak, jeden taki przewód, tu mamy drugi taki przewód. No, zobaczcie, czyli w sumie mamy 6 takich złączy, a na ostatnim przewodzie, już go tutaj wydobędę, mamy 2 moleksy, jeden i drugi, oraz jeszcze podpięcie floppy, które czasami o dziwo się przydaje. I moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to rozpakowanie produkt. Myślę, że bardzo ciekawy, tym bardziej, że jego cena tutaj zdecydowanie nie odstrasza. Ja tutaj już miałem, jak wiecie, swój zasilacz, nawet Fractal Design, i to nie jest pierwszy zasilacz, który testuję, tak więc jestem dobrej myśli, my się zobaczymy w następnych filmach, tak więc do zobaczenia wkrótce. Yeah.